O kurde, ale tu syf. No i już jest czysto. Witam was wszystkich bardzo serdecznie po tym krótkim pokazie antydzieła sztuki, zwanym Moje Stanowisko. Zaczynając od końca przebitek, które przed chwilą zobaczyliście. Był tam mój pecet, który się świeci niestety tylko na niebiesko, bo pinki LEDowe są takie, że nie łapie mi tam czerwony. Ale co się znajduje w samym pececie? Tam jest Ryzen 7 2700, jest 32 GB Trident Z Neo RGB, coś tam 3600. I to siedzi na płycie głównej MSI MPG X570 Carbon Wi-Fi, także całkiem niezły sprzęt. Do tego jest GTX 1070, czekamy na serię 3000, a wszystko napędza, że tak powiem. System siedzi na Samsungu Evo Plus 500 GB. Zaraz obok PC-ta leży PlayStation 4 Pro z padem od Razera, Ryu Tournament, wersja Mercury biała, bardzo ładna. A zielone nakładki są od pada od Xboxa, też od Razera. Dobra, przechodząc od podobiurka do tego, co się znajduje na nim. Mamy tutaj dwa monitory na uchwycie do biurka. I jeden monitor to jest, jak wejdziecie sobie na jakikolwiek pierwszy sklep internetowy, zaznaczycie 27 cali Full HD i klikniecie od najtańszych, to wziąłem jakąś trzecią opcję, po prostu, żeby to było LG, a nie jakaś no-name'owa firma. A drugi monitor to jest stary 22-calowy jakiś BenQ, żeby był jako drugi monitor. A co się znajduje po bokach ode mnie, to są dwa głośniki KRK Rokit 8 generacji drugiej. Czyli całkiem już stare głośniki, ale nadal jestem z nich bardzo zadowolony, szczególnie, że to była bardzo dobra okazja. I na samym rogu, od początku przebitki, mieliście subwoofer KRK 10S. Gram na myszce SteelSeries Rival 600, nie świeci się jeden LED, bo po roku rozwalił się scroll i przy rozbieraniu zepsułem spinkę od LEDa, ale scroll już działa chociaż. I klawiatura, która swoje przeżyła i już nigdzie jej nie kupicie, SteelSeries Apex. To jest pierwszy Apex, jaki wyszedł. Klawiatura, która ma około 5 lat. Pamiętam, że jak ją kupowałem, to była dobra promocja. Bo kupiłem ją tylko za chyba jakieś 350 zł. Nadal się dobrze sprawuje. No a to od teraz tego, skąd się bierze tęcza za biurkiem? Wzięła się tęcza za biurkiem od tego, że miesiąc temu spaliłem się płyta główna i dostałem więcej przejściówek do LEDów do płyty głównej niż jakichkolwiek innych przydatnych kabli. No to wziąłem i po prostu wykorzystując LEDy, które już miałem, zamówiłem sobie profile do LEDów, tak około 6 metrów, bo całe biurko ma około 3,5 metra, razem z półkami na kolumny i nawet nie używając spinek do LEDów, tylko po prostu je, tak powiem, łamiąc, do profili wsadziłem LEDy. Jedyne spinki, jakie są w miejscach pomiędzy biurkiem, a szafkami po lewo i prawo, żeby... To jest rozłączny element. Jakbym chciał odsunąć, mogę rozpiąć spinkę i grzecznie odsunąć, nie niszcząc niczego. Wszystkimi LEDami steruję z komputera, a jeszcze nad biurkiem jest korytko na klimatyzację i na nim też jak pomaluję ścianę po wierceniu dziury, żeby móc silnik do klimatyzacji wynieść za pokój, będzie też przylepiony LED, żeby tutaj ładniej to wszystko oświetlić. Także to chyba tyle co do mojego stanowiska, całego pokoju wam nie pokażę, bo większość jego widzicie za mną po prostu i też trzeba było posprzątać. Ale to tak w sumie tyle z tego filmiku. Mam nadzieję, że przebitki były fajne, że wam się podobało. Zapraszam na Twitcha, zostawić lajka, subskrypcję, komentarz, jak wam się to wszystko podoba. I zapraszam do następnych filmów. Cześć!